Jedną z najsłynniejszych produkcji Stanisława Barei są Alternatywy 4. Oto 5 faktów, których być może nie wiedzieliście o serialu. Anna Ullman, zapraszam na mikrofilmy. Chyba nikt nie wyobraża sobie, by w rolę anioła miał wcielić się ktoś inny niż Roman Wilhelmi. Okazuje się jednak, że to nie on był pierwszym wyborem reżysera. Stanisław Bareja chciał, by zagrał go Ludwik Pak. Jednym z kandydatów był również Krzysztof Kowalewski. Ostatecznie to drugi reżyser, Andrzej Swat, namówił Bareję do tego, aby dał rolę anioła właśnie Wilhelmiemu. No to chlub. No. Jeśli będziecie akurat w Warszawie i wpadniecie na pomysł, by zobaczyć słynny blok, pamiętajcie, Alternatywy 4 to tak naprawdę ulica Grzegorzewska 3. Skoro powiedzieliśmy już o planach dotyczących głównej roli, to wypada też wspomnieć o tytule, który miał być inny. Zamiast Alternatywy 4 mieliśmy oglądać Nasz dom. Ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu na rzecz nazwy ulicy, przy której stał blok. Z jakiegoś powodu utarło się, że bohater grany przez Jerzego Bończaka to Marek Manc. Rzecz w tym, że imię Marek nigdy w serialu nie pada, a dociekliwi fani zauważyli, że tak naprawdę ta postać ma na imię Krzysztof. Za potwierdzenie służy spis lokatorów, który widać w serialu. Moja konstrukcja jest optymalna, tylko ludzie nie dorośli do tego. Wolą sami stać w kolejkach. Podczas zdjęć trudno było zdobyć meble, które mogłyby posłużyć jako dekoracja. Dlatego twórcy nie mieli wyjścia i kombinowali na wszystkie możliwe sposoby. I tak na przykład dwie szafy, które widać w jednej ze scen, zostały wypożyczone z telewizyjnej wytwórni filmów. Z kolei meble kuchenne udało się zdobyć za sprawą, uwaga, ówczesnego prezydenta Warszawy. Dziś w mikrofilmie to wszystko. Do zobaczenia.